Witam wszystkich. Właściwie no, to, co chcę powiedzieć, to już trochę zaczęliśmy o tych sprawach dyskutować przy okazji obiadu. Później tutaj, kiedy jedliśmy te ciasteczka, więc nie będę tego wszystkiego szczegółowo Państwu tutaj przedstawiał, bo to nie ma sensu. To, co powiem, to są fragmenty pewnego tekstu, który będzie opublikowany w rocznikach filozoficznych KUL, więc jeśli ktoś będzie chciał się szczegółowo tym zapoznać lub krytycznie odnieść, do czego zachęcam, to bardzo proszę. No już podczas naszej dyskusji przy obiedzie wyszła tak zwana kwestia, którą możemy streścić w pytaniu, czy filozofowie chrześcijańscy dyskutują. No na pierwszy rzut oka no to wydawałoby się, że generalnie tak, no wszyscy dyskutują i nawet wielu z tych filozofów chrześcijańskich wywodzących się z różnych, że tak powiem, szkół podkreśla bardzo ważną rolę dyskusji w uprawianiu filozofii w ogóle. No, w praktyce z tą dyskusją między filozofami chrześcijańskimi różnie bywa. Kiedy tak przygotowywaliśmy razem z profesorem Mazurem i profesorem Skrzydleckim ten nasz przewodnik po filozofii chrześcijańskiej, mieliśmy okazję przyjrzeć się różnym dyskusjom, jakie w XX wieku filozofowie chrześcijańscy prowadzili ze sobą, no to ja mam takie, że tak powiem, mieszane i trochę sceptyczne uczucia, jeśli chodzi o sposoby prowadzenia tych dyskusji, tego, co było później owocem tych dyskusji. Tak mówię, no w deklaracjach każdy z filozofów zgadzał się co do tego, że trzeba dyskusję prowadzić, natomiast kiedy przychodziło już do takiej dyskusji, to z różnym skutkiem ona niestety przebiegała. No, byli też tacy filozofowie, którzy uważali, że no, podejmować dyskusji z przeciwnikiem nie ma żadnego sensu, lepiej okopać się na własnych pozycjach, trwać w tych pozycjach, nie dopuszczać do siebie jakichkolwiek głosów krytycznych. Nie dziwię się oczywiście, bo filozofia nauki, ta uhistoryczniona, która zaczęła się razem z Tomaszem Kuhnem, bardzo dobrze odsłania pewne mechanizmy funkcjonowania paradygmatów, teorii naukowych, które no, z powodzeniem można odnieść również i do filozofii. No, uprawianie filozofii nie jest w 100%, tak uważam, racjonalne. Tutaj również pewne czynniki o charakterze społecznym, psychologicznym, politycznym, no nie łudźmy się, odgrywają bardzo dużą rolę. I bylibyśmy naiwni, gdybyśmy po tych wszystkich odkryciach nadal twierdzili, że filozofia rozwija się od A do Z w sposób całkowicie racjonalny, no bo tak nie jest. I te dyskusje, które tam śledziliśmy w ramach tego przewodnika, dobrze pokazywały wpływ różnych właśnie czynników o charakterze społecznym, politycznym, ale też oczywiście o charakterze psychologicznym. Jest ciekawa książka znanego psychologa Józefa Pietera o psychologii filozofowania, który dosyć ciekawie pokazał motywy, które skłaniają filozofów do uprawiania określonej dziedziny. Opisał, w jaki sposób filozofowie dyskutują, dlaczego nie chcą dyskutować. Generalnie teza jest moja taka, że filozofowie chrześcijańscy wcale nie są ekumeniczni. Wcale nie zależy im na osiągnięciu jakiejś zgody, porozumienia między sobą, ale z drugiej strony taki stan jest całkowicie naturalny, więc nie ma się co dziwić, że w filozofii chrześcijańskiej panuje ten pluralizm teoretyczny, że są różne stanowiska wykluczające się, prawda? Jedni twierdzą tak, inni uważają inaczej, bo to jest po prostu pewien stan naturalny i rozwoju nauki, i rozwoju filozofii. I dzisiaj też tak, jak wyszło w
trakcie tych naszych dyskusji, dyskusji przy obiedzie, współcześni filozofowie chrześcijańscy, którzy opowiadają się za różnymi tradycjami, tradycjami badawczymi, też zajmują różne stanowiska w tych samych sprawach, zwłaszcza kiedy przychodzi zająć stanowisko w kwestiach etycznych, prawda? To tu już się pojawiają dosyć radykalne czasem rozbieżności. No, a wtedy oczywiście rodzi się takie podstawowe pytanie, czy fakty nas nie przekonują. No, trzeba by tu najpierw ustalić, co to są te fakty, które mają nas przekonywać. Dalej, czy jest możliwa jakakolwiek racjonalna dyskusja w tych kwestiach, ale to też było i 50 lat temu, kiedy dyskutował na przykład Krąpiec ze Styczniem, prawda, na Kulu. No to też ta dyskusja była nie tylko pełna walorów merytorycznych, ale również pełna emocji, obrony pewnego paradygmatu, prawda? Czyli ja to nazywam zalodanem tradycjami badawczymi, że filozofie funkcjonują, ale coś jak takie tradycje badawcze, które podejmują dwojakiego rodzaju problemy, problemy takie typowo konceptualne, no i z trudem pewne problemy empiryczne, chociażby to się zastanowić, co to jest dla filozofa problem empiryczny. No, współczesna filozofia chrześcijańska w mojej ocenie powinna być krytyczną tradycją badawczą. No, to jest termin zaczerpnięty z filozofii nauki od Popera. Jak rozumiem taką krytyczną tradycję badawczą, no, która dąży do jakiegoś zbalansowanego kompromisu pomiędzy wiernością pewnych historycznych artykulacji, a współczesnymi wyzwaniami, no, które też związane są z pewnymi przemianami cywilizacyjnymi, kulturowymi, a także z intensywnym rozwojem nauk szczegółowych, prawda, zwłaszcza nauk empirycznych, ale i nie tylko, bo często mówi się, proszę Państwa, o tym, że filozofia chrześcijańska powinna być otwarta na dialog z naukami empirycznymi, naukami przyrodniczymi. Ja mówię trochę szerzej, że filozofia chrześcijańska powinna być otwarta też na dialog z naukami humanistycznymi i społecznymi, bo jak się okazuje, na przykład no, szereg problemów dyskutowanych dzisiaj jest właśnie na gruncie nauk społecznych. I to one tam niosą pewne wyzwania dla filozofii chrześcijańskiej. Także nie tylko ważne jest otwarcie filozofii chrześcijańskiej na tak zwany naukowy obraz świata, ale w tym naukowym obrazie świata mamy nie tylko pewne interpretacje teorii naukowych, ale również ten naukowy obraz świata tworzą również te dane, które pochodzą z nauk społecznych. Jeśli powiemy, że filozofia chrześcijańska ma być taką krytyczną, można by powiedzieć, tradycją badawczą, która poszukuje równowagi między tradycją a współczesnością, to nie jest oczywiście łatwo taką równowagę znaleźć, łatwo jest deklarować, że tak powinno się uprawiać filozofię chrześcijańską. Przeczytam taki cytat Popera. Spróbuj zbadać, o czym dziś dyskutują uczeni i filozofowie. Zastanawiam się, czy filozofowie chrześcijańscy faktycznie dzisiaj badają to, o czym dyskutują uczeni i filozofowie. Bo tak z obserwacji, znaczy po analizach różnych poglądów, to raczej filozofowie chrześcijańscy, mówię tu zwłaszcza w Polsce, no nie mają takiej tendencji. Nie chcą za bardzo obserwować, o czym dyskutują inni filozofowie, nie mówiąc już o tym, że nie chcą za bardzo obserwować tego, co nie chcą badać tego, co dyskutują uczeni w innych naukach. A często to jest tak, że nawet nie znają dokładnie prac i poglądów kolegów z własnego podwórka. To są też takie niestety sytuacje. Jeśli potraktujemy na poważnie, prawda, na poważnie to stwierdzenie Popera, abyśmy starali się zrozumieć, zbadać to, o czym dzisiaj się dyskutuje, to musimy porzucić tkwiącą w
w myśleniu każdego filozofa pokusę fundacjonalizmu, czy fundamentalizmu, prawda? No to się dwa terminy. W Polsce się to upowszechnił fundamentalizm, na Zachodzie bardziej fundacjonalizm. Czyli próba fundacjonalizmu najlepiej można by streślić tak, że mam swoją własną koncepcję, ona jest od A do Z prawdziwa. Wszystkie inne, które w jakikolwiek próbują sposób jej zaprzeczyć, podważyć, kwestionować, są koncepcjami fałszywymi. Nie chcę tutaj wchodzić w różne teorie, które wyjaśniają, skąd się w nas bierze taka pokusa fundacjonalistycznego myślenia. Te teorie mają charakter filozoficzny, odwołują się do instynktu pewności i charakter psychologiczny, które tłumaczą to pewną sztywnością poznawczą, którą nabywamy albo mamy skłonność do takiej sztywności poznawczej. Nie będę wchodził, ale jeśli chcemy faktycznie, aby filozofia chrześcijańska była taką krytyczną tradycją badawczą, no to musimy zrezygnować z fundacjonalizmu czy z fundamentalizmu. Ale czy to jest w ogóle możliwe? No w deklaracji można powiedzieć pięknie, no. Ale czy filozof chrześcijański może wygłosić tezę, że wszystkie tezy, które głosi, to są tak naprawdę hipotezy, które mogą być poddane krytyce, prawda, i konsekwencji tej krytyki odrzucone? No niektórzy uważają, że nie, bo filozof chrześcijański chociaż musi przyjąć, jak to powiadają, jedno zdanie prawdziwe, Bóg istnieje. No nie może potraktować tego jako hipotezy, która mogłaby być w jakiś sposób obalona, odrzucona, prawda? No musi coś przyjąć, no dlatego niektórzy powiadają, że no owszem, no nie możemy przyjąć takiej radykalnej postaci fundamentalizmu, ale możemy przyjąć coś takiego jak jakiś umiarkowany fundamentalizm, prawda? Czyli jednak uznajemy, że pewne tezy są oczywiste, prawdziwe, niezmienne, wprowadzamy tak zwane heurystyki zabezpieczające, że tych tez po prostu nie ruszymy, no i później już możemy dalej filozofować, trzymając niejako ten background z tyłu na plecach, no bo inaczej się też nie da. Ale zresztą, kiedy popatrzymy na rozwój nauki, nauka też przyjmuje pewne filozoficzne założenia i one też przez niektórych są traktowane w sposób dogmatyczny, w sposób ostateczny. Drugie wyzwanie, znowu tutaj odwołam się do Popera, który pisał: przedstawiam ci takie, a takie wyjaśnienie. Powiedz, co o nim myślisz, zastanów się, może sam potrafisz dać inne, lepsze. No też zastanawiałem się, czy filozofowie chrześcijańscy są w stanie podpisać się pod takim sformułowaniem, prawda? Czy są w stanie powiedzieć, słuchaj, powiedz mi szczerze, co myślisz o moim rozwiązaniu, zaproponuj lepsze. No też te dyskusje, które miały miejsce w przeszłości, które miały miejsce dziś, pokazują, że filozofowie chrześcijańscy w ten sposób nie podchodzą do problemu dyskusji. Nie podchodzą do problemu dyskusji. Nie zawsze byli w stanie i nie są w stanie poprosić kogoś o podanie jakiegoś lepszego rozwiązania. Często padają takie sformułowania, że moje rozwiązanie jest prawdziwe, a wszystkie inne są konsekwencją jakiegoś błędu poznawczego. Także no, na razie tylko diagnozuję pewne takie problemy, które stoją przed filozofami chrześcijańskimi. Niektórzy proponowali, tak jak na przykład ksiądz profesor Heller, aby do filozofii wprowadzić tak zwaną metodę dyskutowalności. A metoda dyskutowalności byłaby odpowiednikiem poperowskiego kryterium falsyfikowalności. Tak jak w nauce twierdzenia mogą być falsyfikowane, prawda? Tak w nauce, tak w filozofii tezy powinny być poddawane procedurze dyskutowalności. Noż takie założenie oczywiście wiąże się z innym, mianowicie z takim, że tezy filozoficzne nie mają charakteru empirycznego, czyli w żadnym doświadczeniu tych tez nie można ani obalić,
ani potwierdzić. No jest oczywiście spór o to, czy filozofia jest nauką empiryczną, czy nie jest nauką empiryczną. No, gdybyśmy się opowiedzieli za tym, że jest, no to musielibyśmy w sposób klarowny objaśnić, co to znaczy właśnie to słowo empiryczny w odniesieniu do samej filozofii. Pomysł oczywiście Hellera jest dosyć interesujący i sam jest tutaj warty przedyskutowania, dlatego że to kryterium, które on wprowadza, nie ma tylko charakteru metodologicznego, prawda? To ono ma również charakter normatywny, bo on później mówi, że możemy dokonać pewnej oceny różnych koncepcji filozoficznych pod kątem, czy mają one skłonność do dyskusji. Oczywiście tu od razu trzeba by powiedzieć, że to nie teorie filozoficzne mają skłonność do dyskusji, tylko czy filozofowie mają skłonność do dyskutowania. Dlatego dyskutowalność to nie byłaby cecha tez czy zdań filozoficznych. To byłaby pewna, można by powiedzieć, postawa, cnota, tak jak w epistemologii cnoty to się chce, samych filozofów. To oni musieliby mieć pewną skłonność do dyskutowania. Owszem, można by próbować jakoś dowieść, że na przykład ta dyskutowalność to jest pewna cecha zdań. No bo właściwie dla Popera to kryterium falsyfikowalności to jest pewna cecha zdania. Natomiast w przypadku filozofii można by powiedzieć, że ta dyskutowalność to byłaby pewna umysłowa sprawność samych filozofów. Czyli nabyłem taką skłonność, prawda, sformułowałem jakiś problem i teraz mówię, dobrze, podyskutujmy o tym, czekam na wasze propozycje. A więc w tym by się to przejawiało. Heller mówi, nie wszyscy filozofowie chrześcijańscy taką właśnie dyskutowalność przejawiają, inni nie chcą dyskutować, okopują się na dobrze ustalonych pozycjach. On oczywiście tutaj, to wynika też z pewnej koncepcji jego własnej filozofii w kontekście nauki, jaką on tam proponuje, kiedy wypowiada się dosyć sarkastycznie, że właściwie filozof, który nie jest skłonny dyskutować i powtarza tylko jakieś tam utarte formuły przeszłości, to właściwie nie mówi o niczym innym niż tylko o koleinach, które tam zostały wyżłobione w jego mózgu przez jego nauczycieli, prawda? A jeszcze jak w ogóle nie uwzględnia tego, co mówi się w naukach przyrodniczych, to już za bardzo jego filozofia nie ma większego sensu. Ale nawet jeśli przyjmiemy, no dobrze, no niech filozof chrześcijański będzie wyposażony w taką sprawność umysłową, to i to tak nie gwarantuje nam tego, że filozofowie chrześcijańscy się między sobą dogadają. No, kryterium poperowskie też zostało rozbrojone na czynniki pierwsze i też zostało zakwestionowane. Więc taki sam też los czeka i metodę dyskutowalności, prawda, która no, jako cecha zdań filozofii jest trudna do udowodnienia. Natomiast no, jako postawa, jako habitus, no, tutaj można byłoby próbować dowiedzieć, bo jednym ze znaczeń chociażby koncepcji nauki u świętego Tomasza, że nauka to jest też pewna sprawność umysłowa, sprawność naszego intelektu. Więc no, tu można by snuć jakąś argumentację, która by pokazywała jakąś tutaj drogę rozwiązania. No, można by też próbować idąc za na przykład znanym takim filozofem nauki Giediminem, potraktować metodę filozofii jako pewną grę, prawda? Jako pewną tak zwaną racjonalną grę wyzbytą strategii dyktatorskiej. Co to jest ta gra najpierw? No, gra jest racjonalna, prawda, kiedy on to dokładnie obrazował na przykładzie nauk przyrodniczych, kiedy jest badacz, prawda, stawia jakieś pytania
pod adresem świata przyrody, prawda, świat przyrody albo te pytania potwierdza, albo zaprzecza. Czasem jest też taka sytuacja, że może je skrzętnie ukrywać. No a w przypadku filozofa, no to ta gra racjonalna polegałaby na tym, że no ktoś formułuje jakiś problem, prawda, no i próbuje go w drodze takiej niedyktatorskiej strategii, czyli znowu poprzez dyskusję, rozstrzygnąć ze swoimi interlokutorami. Tutaj pojawia się też pojęcie tak zwanej strategii dyktatorskiej, prawda? To Giedymin rozpowszechnił i uważał, że strategia dyktatorska wyzbyta jest jakiejkolwiek argumentacji. No ona polega na tym po prostu, że przychodzę, przedstawiam jakieś rozwiązanie i mówię, no to tak jest. Żadne głosy krytyczne tutaj nie mają żadnego znaczenia. Po prostu uważam, że to, co proponuję, jest ostatecznym rozstrzygnięciem jakiegoś problemu, a to, co inni będą tu argumentować, niewiele mnie obchodzi. No, Giedymin uważał, że tu też jest taki, że ci, którzy stosują takie strategie dyktatorskie, u nich dominuje taki trochę instynkt pewności, prawda, że no sformułowałem jakąś koncepcję i teraz uważam, że ona najlepiej tłumaczy pewne sytuacje. Czy coś takiego było w filozofii chrześcijańskiej? No było w filozofii chrześcijańskiej coś takiego. Przykład tego typu posunięć dyktatorskich dostarcza nam chociażby dyskusja Tischnera z tomizmem. Takie strategie dyktatorskie były po obydwu stronach tej barykady. Owoc tej dyskusji był żaden poza wzajemnymi urazami, niechęciami, o których dowiadywaliśmy się z wykładów od naszych profesorów, prawda? I to był efekt stosowania strategii dyktatorskiej, której u filozofów jest oczywiście pełno. Jest 5 minut, ja może skończę i może spróbujemy podyskutować.